Cześć. Cześć. Ten vlog to komentarz na temat filmu Vlogujące głowy, który pojawił się na profilu pod tytułem Projekt 5 pytań. Projekt 5 pytań. Tytuł i również koncepcja nawiązują do filmu Gadające głowy, który powstał chyba w latach 70. Był to polski film dokumentalny. Autor zadał 5 pytań ludziom z różnych warstw wiekowych. Oni odpowiadali na nie. Były to pytania, kim jesteś, po co jesteś i jakieś też inne, nie pamiętam już jakie. Nie wiem, kto jest autorem Vlogujących głów. Nie wiem, czy to jest vloger, czy to nie jest vloger. Chyba nie jest, bo nie podpisał się nikiem. Chciałbym wyróżnić vlogerów, którzy sprawili, że ten film jest bardzo ciekawym filmem. Na miejscu pierwszym ustawię Matruni, która jest jedną z młodszych tam, ale bardzo dojrzałe, bardzo mądre odpowiedzi. Naj z tego całego nagrania. Również vlog Mateusz, który jest nieco starszy i ogólnie jest inteligentnym gościem. Też pozdrawiam go. Gościu, który nie wiem jaki ma nick na YouTubie, wiem, że jest vlogerem i był dość zabawny. Pokażę wam jak wygląda może. Kojarzycie go? Wspaniale by było, jakbyście kojarzyli, może mi napiszecie, kto to jest. Oprócz tego Darek Gutkowski był również śmieszny z postacią swojej mamy. Ichigai powiedziała też parę ciekawych rzeczy. Zaintrygował mnie facet, który klęczał w lesie nagrywając swoją część. Również nieznanego niku. I był też taki vloger w czerwonej koszuli, który był smutny. Nie wiem, czy był wzruszony tym, co mówił, czy bardzo się wczuł, czy po prostu to była jego gra aktorska. Oczekuję, że mnie naprowadzicie na te trzy osoby, których nie znam i nie wiem jakie mają nicki. Pytałem się pod filmem Vlogujący głowy, jednak nikt mi nie odpowiedział. A wygodę mnie, oczekujcie niebawem.